Wrócę do Popka, bo Popek tak naprawdę troszkę się sam wpędza w taki, nazwijmy to, stres. Bo mówi otwarcie o tym, że to, jeżeli przegra, to będzie jego ostatnia walka i tak dalej. Sam sobie zaciska tą pętlę takiego napięcia przed walką. To będzie jego ostatnia walka, twoim zdaniem? No, sam Popek zapowiedział, że rzeczywiście wygrana, przegrana w tej walce spowoduje, że pewnie zrezygnuje z MMA. Ja bym uspokoił, jakby też do jakiś apel do Popka tu kieruję i gdzieś to już parę razy powtórzyłem, że zobaczmy, jak ta walka pójdzie, bo rzeczywiście, jeżeli go Erko tam przemieli, no to myślę, że nikomu nie będzie chciało po prostu się podejść do Popka i mówić słuchaj, i go namawiać z powrotem, bo rzeczywiście po prostu no sama walka jakby będzie, wiesz, pewną oceną. Natomiast jeżeli przegra, ale będzie świetną walkę, nie widzę powodu, dla którego miałby rezygnować. Wydaje mi się, że wiesz, wniósł dużo fajnej, wiesz, energii i świeżości, więc no my będziemy na pewno jesteśmy za tym, żeby Popek nie kończył kariery, ale wiesz, no nie zmusimy nikogo, ani do tego, żeby podpisał z nami kontrakt, ani do tego, żeby został jeszcze wbrew jego woli, więc no to na koniec dnia to jest zawsze decyzja zawodnika.